Chamski punkt widzenia. Czyli subiektywnie po otaczającym nas świecie w programie Nie tylko dla kobiet. Ciekawi goście, praktyczne porady, moda i uroda. Samochody, sport i zabawki nie tylko dla dzieci. Damski punkt widzenia. Dobry wieczór Państwu. To jest Damski punkt widzenia. Dzisiaj moimi Państwa gośćmi są Grażyna Augustik. Witam serdecznie. I Mietek Szcześniak. Witam. Witam. Miło Was gościć u nas w studiu, a nasze spotkanie w związku z wyjątkowym koncertem, który odbędzie się już w najbliższą sobotę 21 stycznia o godzinie 7 wieczorem w Kościele Świętej Trójcy. Koncert jest promocją płyty Nierówni Mietka Szcześniaka, ale wystąpi również Grażyna Augustik jako gość specjalny. Przed rozpoczęciem naszego spotkania zdradziłaś, że chórki będziesz śpiewała. Tak. Czy to możliwe, że gwiazda nasza Grażyna Augustik będzie... Z wielką przyjemnością. Bardzo lubię śpiewać chórki. Ale to dlatego, że dla mnie, czy tak. W ogóle? Tylko. Tak. Ale mówiąc szczerze, Grażyna, ten koncert nie miałby miejsca, gdyby nie Grażyna, ponieważ to ona ten koncert zorganizowała. Więc to śpiewanie chórków i to śpiewanie przed to tylko pretekst, żeby pokazać, jak wiele talentów ma nasza Grażyna. Płyta Nierówni to płyta, którą stworzyłeś. Tworzyłeś ją długo bardzo, bo od momentu, kiedy pierwszy raz zaśpiewałeś z tekstem księdza Twardowskiego, minęło kilkanaście lat. I teraz cała płyta, która potrzebowała tego, żeby te wiersze zamieniły się w piosenki, jak sam o tym mówisz, co jest takim bardzo fajnym określeniem, czyli musiały doczekać swojego momentu, żeby się one musiały zechcieć. Ja właściwie mówię tak, że chciałem się podzielić radością z tych wierszy, bo dla mnie poezja to są skróty po mądrości. Są mądrzejsi od nas ludzie, którzy po prostu esencjonalnie i pięknie potrafią nas poprowadzić, wskazać nam drogę, rozśmieszyć nas po to, żeby nas zainspirować do innych rzeczy. Taki jest Twardowski. To jest poeta, który nie dość, że obłaskawia szczególnie te trudne chwile, jak mało kto, to jeszcze kuksańcem humoru dźgnie tak trafnie i w dziesiąteczkę, że powstają w głowie myśli, które nie przyszłyby nam bez tego do głowy. Rozczulić, rozdrzewnić. Jest wyjątkowa, myślę, dla wielu Polaków, bo jest prosta, bo jest właśnie... Prostolinijna. Dokładnie, dociera gdzieś tam do głębi, ale z drugiej strony jest trudna do aranżacji. Często nie ma rymów, co jest bardzo przydatne przy aranżacjach muzycznych, prawda? Tak, ja myślałem, jaką formę nadać lekkości, jak nie zepsuć tej lekkości wierszy i pomyślałem, że spróbuję z muzyką brazylijską, która jest wyjątkowo pozytywna, słoneczna i bardzo rytmiczna. Więc musiałem się trochę napracować, żeby te wiersze zechciały być piosenkami. One rzeczywiście przez kilkanaście lat od czasu, kiedy napisałem pierwszą pod tytułem Spoza nas, do wiersza księdza Twardowskiego parę nutek dodałem. No, chciałem zrobić większą płytę, większą część, całą płytę, ale wiersze nie chciały być piosenkami, a ja ich nie zmuszam, żeby stały się piosenkami, czekam aż same zechcą. Poczekałem kilkanaście lat i się wysypały. I chciały do rytmów bossanowej samby zrobić. Tak, więc rzeczywiście przyjechałem do Was tutaj, do Chicago, ponieważ znałem Grażynę, która poznała mnie z Paulinem Garcią, więc Grażyna jest chrzestną matką tej płyty tak naprawdę. Bo gdyby nie ona, nie powstałaby. Co tu dużo gadać. Paulinho, u niego w kuchni te piosenki układaliśmy, formy, harmonizowaliśmy, a później wynająłem studio, zaprosiłem jego kolegów brazylijskich i żeby się stało zadość prawdziwości, organiczności tego zajścia, szlachetności też, to brazylijscy muzycy zagrali w Stanach płytę po polsku, którą zaśpiewałem w Los Angeles. No właśnie, to jest tak jakby trochę to dziecko, takie hołubione wróciło do domu, do kolebki trochę, no bo tutaj też po części powstawało, ale zdecydowaliście się też dodać smyki. Krzysztof Herdzin, tak? Tak. Krzysztof Herdzin, wyjątkowy muzyk. Z równą swadą gra jazz, jak muzykę klasyczną. Multiutalentowany aranżer, bo on aranżował przepięknych wiele utworów produkcji filmowych i dużych... Między innymi Marzyciela.
Tak, tak, tak. To jest słodnego skarbowego. No i te smyki gdzieś tam mają dodać takiej ponadczasowości z tego, co czytałam na przede temat. Wszystkim piękna i żywności. Będą te smyki też tu w Chicago, prawda? Tak, będą. Na koncercie będą. To w ogóle ten koncert jest wyjątkowy, ponieważ nie wiadomo, czy kiedykolwiek się powtórzy taki skład, bo to jest oryginalny skład. Wszyscy ci muzycy, którzy nagrywali na tej płycie będą, plus amerykańskie smyki. Wynajęte na ten czas, żeby zagrały to, co Krzysztof zaaranżował i co nagraliśmy na płycie, więc nie wiem, czy się kiedykolwiek powtórzy taki skład i takie brzmienie. No, właściwie koncerty się nigdy nie powtarzają, one są zawsze bardzo różne, ale rzeczywiście skład, to niełatwo jest skompletować taką samą ilość osób, które, tych samych ludzi, którzy nagrywali płytę i mogą powtórzyć to samo zajście po jakimś czasie. Czy koncert będzie złożony tylko z piosenek z płyty, czy szykujecie jakieś niespodzianki? Ja otworzę ten wieczór, przywitam gości kilkoma polskimi kolędami, ale to będą głównie promocja. Mogę powiedzieć, że to jest promocja płyty, taki po amerykańsku CD release. CD release? Tak się nazywa. CD release, ho ho ho. Tak, czyli to jest promocja taka, powinna być to właściwie oficjalna promocja płyty na ziemi amerykańskiej, bo no, w Polsce miałeś promocję. Ja jestem rozrzewniony, bo po pierwsze drogi mi Chicago, bo mam tutaj przyjaciół takich prawdziwych i fajnych, a po drugie no trochę już dzielę wasz los, bo mam zieloną kartę od zeszłego roku. Gratulujemy w takim razie. Bardzo. I może przeprowadzisz się tutaj do nas. Bo mamy tutaj, wiesz, dużo fajnych i jeszcze innych miejsc do zdobycia i lubię to być. Fajną lubię, publiczność, lubię, która ciebie kocha. Tak, ja myślę, że ta publiczność też pojawi się licznie z całą pewnością w sobotę o 7 wieczorem w Kościele Świętej Trójcy. I tam, tak jak powiedzieliście, oczywiście Mietek Szcześniak ze swoimi piosenkami, znakomita Grażyna Augustik, ale też ten skład, który będzie dużym składem i kościół, który dodaje, mam wrażenie, też akustyka kościoła jest trochę inna niż sal na przykład i wydaje mi się, że dodaje też trochę takiego innego klimatu i dostojności. Tak, absolutnie. To, szczególnie dla tych parę zdań, które za chwilę, którzy kwaśno patrzą na zajście, które się odbywa w kościele. Kościół jest wyjątkowym miejscem, ponieważ jest stworzony po to, żeby wykonywać coś dla kogoś i żeby ktoś to odbierał w skupieniu. Prawda? I no, gdybyśmy mieli zbudować taką scenografię poza tym, to kosztowałoby to milion dolarów. A tutaj po prostu mamy piękną scenografię, piękną akustykę i miejsce, które jest stworzone po to, żeby się dzielić, żeby coś dawać i coś brać w skupieniu. I to jest miejsce z wyjątkową emocją. Tak. Bo to jest tak jakby, wiesz, przychodzimy do kościoła, żeby podziękować albo poprosić. I te wszystkie emocje są tam skumulowane. I teraz ta muzyka to jest takim podziękowaniem albo też prośbą. Także to jest bardzo wyjątkowe. No muzyka jest w ogóle, że ktoś ładnie powiedział o muzyce, że jest najwyższą formą abstrakcji, bo łączy w sobie matematykę, że jest fajną formą abstrakcji, matematykę, bo przecież wszystkie tak, nuty można zapisać być, i są określone, i emocji. I to jest taka wisienka na torcie w tej różnorodności stworzenia, bo przecież gdybyśmy nie wiedzieli o istnieniu muzyki, obeszliśmy się jakoś, bo przecież zwierzęta mają taką możliwość, ale my już nie mamy. Ja się z tego bardzo cieszę, bo skraca się droga z serca do głowy. I muzyka łagodzi obyczaje. Ta muzyka powstała, jak też przeczytałam, spodobało mi się to, czy powiedziałeś to chyba w jednym z wywiadów, przeciwko hałasowi. I ja mam wrażenie, że my żyjemy w takim czasie, kiedy jesteśmy wręcz bombardowani z każdej strony wszystkim dźwiękami, obrazami. To jest bardzo męczące dla nas. W chaosie trochę, nie? I trudno jest też właśnie wyciszyć się. A muzyka, tak jak powiedziałaś, łagodzi obyczaje, daje nam takie poczucie spełnienia większego. Słuchając, wzruszamy się. I przeciwko hałasowi to bardzo mi się spodobało osobiście gdzieś właśnie to określenie, że będziecie to właśnie ludziom gdzieś tam serwować w tak wyjątkowych okolicznościach. Tak, Grażyna to robi od dawna. Natomiast ja jąłem być czeladnikiem w tej fabryce psychoterapii, bo
pomyślałem sobie, że naprawdę jest tak dużo hałasu takiego wewnętrznego, zewnętrznego, że zdałoby się trochę przestrzeni i spokoju. Zdałoby się też posłuchać słów, które znaczą i pośpiewać melodie, które są kompozycjami, a nie riffami po prostu jakimiś kwadratowymi, tylko po prostu będą prowadziły nas jednocześnie melodyka i słowo w bezczas. Ukraina. Chciałem też, żeby ta muzyka była poza czasem i modą, żeby to było tak jak wiersze Twardowskiego są godne każdego czasu, żeby one mogły powstać przed wojną i po wojnie, nie wiadomo jak daleko, i którąkolwiek wojną. Chodzi o to, żebyśmy nie przywiązywali się do mód i nie byli ich niewolnikami. Słyszałem, że najliczniejszy kościół na świecie to jest kościół wyznawców modnych trendów i obiegowych opinii. Nie chciałbym do niego należeć. No tak. Pamiętam, Paulinio, kiedyś, dawno temu, kiedy rozmawialiśmy o kolejnych płytach, o jakichś tam projektach swoich i jego, mówi, ja chcę śpiewać to, co zostanie na zawsze, czyli to, co zostanie po mnie, czyli buduję jakby legendę, ale swoją, ale muzykę, chcę śpiewać muzykę, która będzie zawsze modna. I to mu się udało w sumie, bo śpiewa rzeczywiście muzykę terapeutyczną, przepiękną i myślę, że ta twoja muzyka dokładnie do nich należy. Dziękuję. No właśnie, gdzieś tam połączenie tej pełnej słońca brazylijskiej nuty i tych słów księdza Twardowskiego powoduje, że słuchamy ich trochę inaczej niż byśmy czytali. Tak. I myślę, że głębiej do nas docierają. A przede wszystkim możemy się ich nauczyć, bo przecież jak rozmawiałem z paroma ludźmi, to zwykle spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą i to jest jedyny cytat z Twardowskiego. A teraz, dzięki temu, że będziemy to śpiewać, że będziemy przy tym tańczyć, bo tam są nie tylko bossanowe, ale samby też. Właśnie o ten taniec chciałam zapytać, jak to zaplanowaliście w Kościele Świętej Trójcy? No tak na ławce. Będzie można się pobujać do tych bossanów. Będzie się można spokojnie jest... pobujać, natomiast taniec to jest przede wszystkim zjawisko wewnętrzne. Tak, to prawda. No ale przede wszystkim piękne melodie, które skomponowałeś, to są te, kiedy słucha się tych piosenek, tutaj nie ma przez chwilę nawet cienia wątpliwości, nie zgadza się, że tekst jest jakoś tak zaadoptowany sztucznie. Tu się wszystko zgadza organicznie. Melodia jest tak sama, pięknie płynie, sama niesie i ten tekst jest tak jakby jej dopełnieniem. Organicznie. Także to jest bardzo, bardzo tak, organicznie. Czasem coś, co jest lekkie, musi być ciężko wypracowane, ale kwintesencją naszej pracy, owocami najładniejszymi, najlepszymi jest lekkość. Tak, bo jeśli to jest to prawdziwe i wypływa właśnie stąd, z serduszka, to jest, no myślę, że to nie ma... Powiedziałeś, ciężko wypracowane, płyta powstawała dosyć długo, wiem, lata. Że często też pytano cię w czasie wywiadów, a kiedy ta płyta, co się dzieje i tak dalej. O, to jest miłe. Oczekiwanie. Tak, oczekiwanie. I chciałam zapytać właśnie o to, jak taki proces wygląda, ten twórczy proces też, bo to, co powiedziałeś o piosenkach, o wierszach, które mają się stać piosenkami, czy to jest taki moment w twoim życiu, kiedy myślisz, tak, właśnie jestem gotowy na to, żeby gdzieś tam właśnie w tym kierunku pracować? Na pewno gdzieś tam wpływ, wydaje mi się, też miała na to wasza przyjaźń i to, że Grażyna, która współpracuje od tylu lat właśnie z muzykami brazylijskimi, szczególnie z Paulinho Garcia, to pożyczyła, jak gdyby, jeżeli tak mogę powiedzieć, oczywiście użyczyła muzyka, z którym tyle gra. Ale to nie jest, nikt nie jest na wyłączność. Trochę tak wydaje, że... Ale rzeczywiście to była inicjatywa Grażyny, ona jest wyjątkowa, bo niewielu ludzi chce się podzielić swoimi dobrami. A ona przyjechała do Polski z obcokrajowcem, którym chciała się podzielić, sama zaproponowała. No i to też pokazało mi, jaka jest ta koleżanka. Ty nie słuchaj, bo to mówimy o takiej koleżance, wiesz? Że muzyka jest dla niej ważniejsza niż prywata, niż to, co ona ma, posiada i nie odda. A ja nawet pamiętam, kiedy pokazałaś mi tą demo,
bo było w mieszkaniu naszej koleżanki Joasi i pokazałaś mi swoją demo do nowej płyty w 2000 roku. I ja tak usłyszałam. To była piosenka Spoza nas. Słyszałam tą Spoza nas i mówię, wiesz co, tu by się bardzo przydał Paulinio. To właśnie tak byłoby. I pamiętam potem ten tekst Twardowskiego, przetłumaczyłam Paulinio w samochodzie jadąc na jakiś któryś koncert. I nagraliśmy, i on wszedł do studia po naszym ostatnim koncercie w Polskim Radiu, mieliśmy koncert wtedy i następnego dnia już leciał do Polski i nawet nie wiedziałam, że nagrał tam też gitarę basową, też instrumenty perkusyjne. Tak, tak. No ja dzięki temu się w ogóle odważyłem, bo bossa nova to jest wyjątkowy gatunek muzyczny. I nie chciałem, żeby on był podrabiany. Chciałem, żeby był prawdziwy. Właśnie chciałam o to zapytać, jak on gdzieś tam i muzycy w ogóle, którzy nie rozumieli tych słów do momentu pewnie, kiedy przetłumaczyliście, czy oni potrzebowali wczuć się w tekst? Czy na przykład potrzebne to było Paulinio, żeby wiedział, o czym to jest i o czym gra? To było w studiu, kiedy ja przyniosłem tłumaczenia i ponieważ właściwie na żywo nagrywaliśmy jakby te płytę w całej sekcji, żeby muzyka była żywa naprawdę. I kiedy im przetłumaczyłem, zaczęli grać i rzadko się zdarza w studiu, żeby słychać było w nagraniu odrobinę wzruszenia. To jest tak jakby kawałeczek nad ziemią nagle grali muzycy i to po prostu jest w paru piosenkach. Jestem z tego bardzo zadowolony. Pamiętam gdzie i w których momentach to się działo i jestem dumny też z tego, że to się przydarzyło na mojej płycie. Przydarzyło się tam na pewno wiele emocji, wiele dźwięków. My będziemy mieli okazję, wyjątkową okazję zobaczyć, posłuchać się, poczuć tak naprawdę to wszystko, co zawarte jest na tej płycie, plus jeszcze Grażyna Augustik, która będzie, nie wiem, czy mogę użyć takiego porównania, wisienką na torcie. No, w zasadzie też może tak. Więc koncert 21 stycznia, sobota, 7 wieczorem, Kościół Świętej Trójcy. Drodzy Państwo, zapraszamy bardzo serdecznie. Jeszcze na koniec, mamy sekundę czasu, chciałam trochę wrócić do przeszłości. Wiem, że telewidzowie często lubią takie historie trochę zza kulis i chciałam zapytać, bo wiem, że Mietek postanowił zostać muzykiem, jak miał 11 lat. Nie wiem, czy może sprostujesz moje informacje, ale sprzątałeś ponoć chyba piwnicę, czy coś takiego. Tak. I tam się coś takiego wydarzyło. Chciałam was zapytać piwnicę. Nie, ja pamiętam dokładnie moment, kiedy postanowiłem, że będę śpiewał, że będę muzykiem. Tak? Sprzątałem, mieszkałem w bloku takim z lat 70. gierkowskich w moim rodzinnym Kaliszu i poszedłem sprzątać piwnicę i właziłem na jakieś szafki, po prostu coś sprzątałem od góry do dołu, słuchałem starego gramofonu, który tam miałem, ponieważ była elektryczność, można to było podłączyć. Ten gramofon grał na te stare płyty i po prostu ja myślę sobie, jaka muzyka jest piękna. Ja miałem 11 lat. Wlazłem gdzieś na ten stół i sprzątałem na górze w szafkach i nagle zobaczyłem takie gładkie cegły i była biała kreda gdzieś tam. I ja złapałem tę kredę i napisałem to na ścianie. Zostanę muzykiem. Tak, miałem 11 lat, tak. I byłem po prostu przekonany, że to jest droga mojego życia. No nie wiem, czy na pewno się ludziom to przydarza, więc ja przepraszam, że tak mówię z taką emfazą o tym, ale naprawdę tak było. To zacząłeś od marzeń, zrealizowałeś swoje marzenie, zrealizowałeś marzenie nagrywając płytę, mówiłeś to dzisiaj w wywiadzie radiowym, a teraz wróciłeś do swojego bardzo wczesnego wieku, powiem, dojrzewania i już wtedy miałeś marzenie, które zrealizowałeś w pełni. No gratuluję.
są. Girasz, no, a ty miałaś taki moment w życiu, kiedy wiedziałaś, że to muzyka jest tym... Tak, od początku też zawsze i nigdy się z tym marzeniem nie ujawniałam. I zawsze na pytanie, no co będziesz robić, kim chciałabyś być? Nauczycielką, a sobie w duchu mówię, jaką nauczycielką. Bo to wydawało mi się, ten zawód, muzykę mówiłam piosenkarką, bo to dla mnie wtedy taki piosenkarka. Dzisiaj to tak dziwnie brzmi, ale wtedy mówię, to w ogóle to wstyd się przyznać, że się będzie piosenkarką, więc lepiej mówię, że nauczycielką. I do dziś nie uczę. Ja chciałbym być naukowcem. To tak naprawdę można połączyć, prawda, z doświadczeniem, jakie posiadasz, gdzieś tam przekazywanie tej wiedzy i jej emocji w dziedzinie oczywiście. Muzyki. Oczywiście. No, myślę, że to... Kto wie, może te wypowiedziane kiedyś tam słowa się połączą. To cały czas jednak myślę, że się tak... No tak jest, bo to nawet rozmawiając z publicznością, zawsze przekazujemy im jakieś swoje przemyślenia i swoje doświadczenia, przemyślenia i też jakieś takie prawdy, które się gdzieś tam... swoje prawdy, do których dochodzimy w całym naszym życiu. Więc niektóre może są cenne, inne może mniej, ale no generalnie jest to trudny zawód, ale przepiękny. Można się zawieść na tym zawodzie, to prawda. Trudny zawód, ale Grażyna uczy jeszcze w inny sposób. Ona uczy po prostu swoim przykładem, ponieważ jest naturalna w tym, co robi, jest prostolinijna, jest prawdziwa. I po prostu mnie to bardzo imponowało. Ja między innymi dzięki Grażynie i dzięki Krzyśkowi Herdzinowi zrealizowałem tę płytę, bo od początku byłem przy tworzeniu, przy dodawaniu dźwięków do wierszy, przy opracowywaniu tych wierszy, wybierając wcześniej te wiersze, później harmonizując, później je nagrywając, produkując, a przede wszystkim płacąc za wszystko. Nauczyłem się od nich, od Grażyny i od Herdzina, że trzeba spełniać swoje marzenia też. Trzeba po prostu to, co się zarobi, nie kupować 18 czegoś tam, tylko po prostu włożyć w nowy projekt. Byłem do tej pory przyzwyczajony, że za moje projekty płaciła mi jakaś firma wydawnicza i tak dalej, to oni płacili. A teraz postanowiłem sam to zrealizować, zapłacić za to sam i zrobić dokładnie to, co chcę, z kim chcę i gdzie chcę. Ponieważ nikt by mi na to pieniędzy nie dał. Gdybym powiedział, że nagram Twardowskiego jako bosanowy i samby w Stanach i z Brazylijczykami. Szczerze mówiąc, tak, na początku to też tak, jak się usłyszy, że Twardowski, bosanowa, samba gdzieś tam. Ale jak już zmienia to zupełnie percepcję. To jest świetny poeta. Ludzie, kiedy słyszą ksiądz przed nazwiskiem, po prostu wkładają to od razu do jakiejś szuflady. A to po prostu był poeta. Jest świetny, mądry, dobry poeta. Który pięknie się posługuje materią artystyczną, żeby pomóc nam żyć. No, co tu dużo gadać. Zapraszamy na koncert bardzo serdecznie. Sobota, 7 wieczorem, Kościół Świętej Trójcy. Jedyny i niepowtarzalny koncert Mietka Szcześniaka i Grażyny. Mam nadzieję. Augustik. Dziękujemy. Dziękuję bardzo za przybycie do studia i do zobaczenia na koncercie. Dziękujemy i zapraszam. Do widzenia. We'll be right back.